Już biegnę! Już prawie! Już prawie! Tak jest! Tak jest! Zamknęliśmy go. O! Punkty władzy, super. Ale się rozpadało. Drużyna, idziemy zamknąć go na niebie. Za królika Expa nie ma. Zapraszam na recenzję Dragon Age Inquisition. Dragon Age Inquisition, moi drodzy, tym razem Bioware nie zawiódł. W porównaniu z grą poprzednią, Dragon Age 2, no to tutaj naprawdę nie ma co porównywać. Jest to RPG wysokiej klasy, ale oczywiście nie patrzymy na niego w różowych okularach. Ma trochę błędów, naprawdę troszkę irytujących, o tym oczywiście powiemy. Ale przejdźmy do samego początku, czyli tworzenia postaci. Naprawdę bardzo fajnie to rozwinięto. Oczywiście tworzenie całej facjaty, całej postury jest wzięte żywcem z Elder Scrolls, ale to dobrze, ponieważ mamy wpływ na to, jak nasza postać wygląda. I to duży wpływ i to mnie naprawdę cieszy. Ale na początku oczywiście wybieramy rasy. Mamy do dyspozycji 4 rasy: człowiek, elf, krasnolud oraz Quanari. To jest taki bardzo duży gościu. Oczywiście wszystkie te klasy postaci i te i rasy, i NPC i tak dalej są przedstawione za pomocą takich fajnych kart, które oczywiście możemy przeglądać w naszym kodeksie, w naszym dzienniku. No i oczywiście wybieramy klasy postaci, kim chcemy walczyć. To jest najważniejsza sprawa tutaj, ponieważ mamy do dyspozycji nożownika, czyli łotrzyk, taki typowy do otwierania również zamków. Następnie mamy wojownika z dwuręczniakiem, wojownika z mieczem i tarczą, też potrzebna sprawa, bardzo, tank jest niezwykle tutaj potrzebny, łucznik i oczywiście mag. Krasnoludy magiem nie mogą być, niestety. Nie mają połączenia z pustką, ale mają dwuręczniaki, odporności rasowe i to załatwia sprawę. Oczywiście zwróćcie uwagę na odporności, a sama gra daje nam 4 stopnie trudności, od łatwego po koszmar. Ja grałem na średnim, żeby szybko przejść grę. Dość fajnie się grało, ale jak spróbowałem pograć na trudnym, no to wtedy było naprawdę fajnie. Nie ma to takiego tempego scalingu, jeżeli chodzi o HP-ki stworów. Za to dość ciężko jest z flaszkami, trzeba skupić się na krafcie i to daje naprawdę smaku grze. Prolog. Prolog w Inkwizycji jest dość prostolinijny. Nieważne jaką klasę wybierzemy, nieważne jaką rasę wybierzemy, nieważne cokolwiek wybierzemy, zaczynamy dokładnie tak samo. I oczywiście musimy wykonać pewnego questa na samym początku i wtedy kończy się prolog, zaczyna się gra. Możemy powiedzieć, że prolog jest bardzo prostolinijny, szynowy wręcz, ale później naprawdę bardzo fajnie się wszystko rozwija. Oczywiście możemy personalizować postać, uszy, nos, usta, broda, ale długich włosów nie ma. W całej grze nie widziałem ani jednego NPC-a, który by miał długie włosy, więc dziwna sprawa. Ale jednak mamy dość sporo do wyboru. Oczywiście kobiety będą miały problem, żeby znaleźć ciekawe uczesanie. No ale jak wiecie, dużo ludzi poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby postać wyglądała bardzo dobrze. You know what this is, Chancellor. A writ from the divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. Inquisition Reborn. Słuchajcie, fabuła w grze RPG jest najważniejsza. Oczywiście obok tysiąca innych rzeczy, ale jest najważniejsza. I jest podzielona na kilka wątków. Cała fabuła zajmie nam mniej więcej od 40 do 50 godzin, w zależności jak będziemy się sprężać, jak będziemy chcieli bardzo szybko wykonać pewne zadania. Oczywiście wszystko jest ograniczone naszym levelem. Nie możemy iść tylko i wyłącznie fabułą, ponieważ w późniejszym okresie czasu zostaniemy zmiecieni z powierzchni ziemi, jeżeli nie będziemy mieli odpowiedniego levelu postaci. Co jest jeszcze ciekawe, niektóre wątki musimy odblokować poprzez zdobywanie punkty władzy. Punkty władzy zdobywa się poprzez tworzenie różnych rzeczy. Tworzenie obozowisk na mapie, atakowanie i przejmowanie fortów również. Jest ich kilka. Kilka fortów możemy przejąć w grze i masę innych rzeczy, również tworzenie różnych recept, tworzenie różnych, realizowanie różnych zamówień od wszelakich osób, naprawdę jest tego masę. Co jest ciekawe, to nas w pewien sposób też ogranicza. Musimy wykonywać questy poboczne, żeby pociągnąć wątek fabularny. To jest bardzo fajna kontrola tego, żebyśmy po prostu nie skupiali się tylko i wyłącznie na tym, żeby przejść fabułę.
Trzymajmy się na chwilkę przy fabule. To jest bardzo ważna kwestia, ponieważ sama fabuła nas naprawdę nie ściga, żebyśmy ją realizowali. Jest tyle zadań pobocznych, tyle rzeczy do zrobienia i o tym wszystkim powiem, że właściwie na pierwszej mapie spędziłem chyba z 5 godzin i jeszcze wszystkie nie zrobiłem. I jeszcze chciałem to realizować, ale stwierdziłem, ok, pociągnijmy troszkę fabułę. Wątek fabularny jest tu niezwykle mocny. Oczywiście, tak jak wspomniałem, 40-50 godzin mniej więcej na realizację wątku fabularnego, ale będziemy się przemieszczać po Ferelden, jak i Orlean. Orlean to jest bardziej taka kraina, gdzie rządzi polityka, gdzie rządzą wpływy. Oczywiście jako wielki inkwizytor musimy jak najwięcej wpływów zdobyć. No i oczywiście poprzez te wpływy różne rzeczy się dzieją. Również dla nas pozytywne. Każdy później będzie chciał z nami sobie zrobić zdjęcie. Oczywiście będziemy nawet na balu, będziemy na wystawnych bankietach, będziemy się prezentować i oczywiście robić dobrą minę do złej gry. Genialny był wątek w stolicy Orle, Val Royale, gdzie realizowaliśmy tak zwane założenie wielkiej gry politycznej. Musieliśmy oszukać, oczywiście odpowiednio znaleźć haki na przedstawicieli władzy i odpowiednio ustawić. I to było naprawdę mocne. Słuchajcie, każdy RPG posiada swojego bossa, prawda? Właściwie wroga, którego musimy atakować, musimy zniszczyć, musimy stłamszyć. A on chce zrealizować swoje niecne cele. No i oczywiście zniszczyć świat, wiadomo, prawda? No, ale słuchajcie, nie sprzedam wam oczywiście informacji, kim jest główny boss, co zamierza, to sobie sami odkryjecie. Ja wam powiem tylko jedno. Inkwizycja, jako naprawdę wielki twór, z czasem oczywiście, rosnący w siłę, mający swoich przedstawicieli we władzy, mający swoją siatkę szpiegowską, swoich rzemieślników, musi mieć swoją siedzibę. I ja tej siedziby wam tutaj nie pokażę, bo to jest fajny moment w grze, jednakże wam pokażę, jak tą siedzibę możemy rozwijać. Zdecydowanie zobaczcie na to. Słuchajcie, jesteśmy w kazamatach, w podniebnej twierdzy, nie mylić z kazamatami nienawiści, to nie ta gra. Słuchajcie, tutaj możemy zmieniać wiele rzeczy. Sztandar, łóżko, styl draperii, herbu, wystroju, tronu, okien. Jak również możemy realizować pewne zamówienie, na przykład, żeby zmienić nasz ogród w dość użyteczny. Możemy stworzyć wieżę magów lub jakieś baraki templariuszy. Oczywiście w fabule tutaj w Dragon Age, inkwizycja, również wszystko jakby krąży dookoła starych problemów. Również spotkamy, słuchajcie, strażników, szarych strażników, spotkamy oczywiście templariuszy, którzy mają zawsze problem do magów, spotkamy magów, którzy mają do wszystkich problem, spotkamy również elfy, które mają naprawdę no, dość smutną historię tutaj. No ale jak widzicie, wiele rzeczy jest tutaj do odblokowania, wiele rzeczy jest do zmiany, również jest masę różnych stylów, jeżeli chodzi oczywiście o całą historię świata. Tak więc podniebna twierdza naprawdę robi wrażenie, dość że swoim wyglądem, to jeszcze właściwie różnymi opcjami zmian. Jeździłeś kiedyś na smokoliczku? To tu masz okazję. A na jeleniu jeździłeś? Też możesz pojeździć. Słuchajcie, zaskoczyło mnie to, że stajnia jest tu niezwykle rozbudowana. Właściwie ilość różnych koni i tym podobne, wierzchowców ogólnie, jest naprawdę duża. Sami zobaczcie. Jest dużo rzeczy do odblokowania, no i można się przejechać na smokoliczku, który ma naprawdę dość duże kolce i śmiesznie wygląda. Ale oczywiście galop się przydaje, żeby się przemieszczyć z miejsca na miejsce. Jednakże powiem wam, że jak ja się przemieszczałem po mapie, to jakoś preferowałem na piechotę. Może do tego, że lubiłem i dalej lubię zbierać różne rzeczy, materiały, złoża. No jak jedziemy na koniu, to wszystko nam to umyka. I oczywiście mamy opcję takiego wyszukiwania, że sobie idziemy, wyszukujemy, o to jest jakieś złoże, to jest jakieś zielsko, no i co chwilę coś jest. Wyszukiwanie daje nam sygnał. Jest to w porządku, ale czasami, wiecie, dusza zbieracza, jeżeli jesteśmy w terenie górzystym lub na pustyni, gdzie nie widać tej obramówki wokół danego przedmiotu, no to wtedy się gubimy i chcemy to znaleźć i tracimy czas. No ale tak musi być. Ale słuchajcie, jest jeszcze wyszukiwanie takie szczegółowe. Jeżeli w okolicy są jakieś tajne dokumenty, coś ważnego, albo butelka whisky bardzo ważne dla naszej drużyny, no to wtedy pulsuje nam radar i ten sygnał jest bardzo doniosły. No i wtedy musimy tam podejść i przeszukać teren. Podróżujemy jako inkwizytor. Słuchajcie, oczywiście inkwizytor posiada dużą bibliotekę, duże zaplecze. Tak więc bez problemu
możemy zbierać informacje o świecie, o faunie i florze. No i oczywiście wracamy później do bazy, przekazujemy informacje naszej bibliotekarce i dostajemy expo. A tak zakonnice? Słuchajcie, Dragon Age Inquisition jest to gra dojrzała, zdecydowanie. Szargają nami emocje, jeżeli patrzymy na NPC-a, na przykład tego Templariusza, to nim szargają emocje bardzo. No ale oczywiście dlatego, że na ich barkach jest gigantyczna historia. I to jest najważniejsze w tej grze, że czujemy, że to jest jedna wielka całość, jeżeli chodzi również o poprzednie części. Mówi się tam, tutaj mówi się bardzo wiele o tym, co się wydarzyło. I dlatego tworzy to gigantyczne podziały. Pogadajmy o iluzoryczności fabuły. Słuchajcie, tak naprawdę jest tylko jeden moment, kiedy możemy naprawdę wybrać, co się będzie działo z nami. Właściwie z całą okolicą. To jest wybór stron, z kim się sprzymierzymy. I to jest dla mnie najważniejszy wybór w tej grze. Inne wybory są takie bardzo iluzoryczne. W sensie troszkę pomiałczymy, troszkę pojęczymy, ale i tak dojdzie do tego, do czego ma dojść. Tak więc powiem wam, że twórcy dość sprytnie to wszystko zamaskowali. Z tego względu, że cała opowieść jest bardzo bogata, bardzo epicka. I questy poboczne robią tutaj dużą robotę. Ponieważ w momencie, kiedy wykonamy jakieś questy poboczne, pomożemy jakiemuś wieśniakowi lub zabijemy smoka, na przykład może się okazać, że jak wrócimy do stołu narad, o którym za chwilę powiemy, no to tam będzie opcja zrobienia na przykład gigantycznej uczty z powodu tego, że ubiliśmy smoka, na przykład. No i tutaj w tym momencie sobie myślimy, o fajnie jest, jednak ktoś to zauważył. Więc jest tu taka iluzoryczność, ale jeżeli chodzi o główną linię fabularną, to niestety wyborów jest tutaj niewiele. Nie wiem, co ta odpowiedź oznacza, nie mam pojęcia. Właśnie tutaj wskazuje jakiegoś niegodziwca na, nie wiem, balicję w stroju błazna, nie wiem. Ja powiem wam, że kilka takich smaczków znalazłem, że po prostu odpowiedź nic nie oznacza. Nie mam zielonego pojęcia, nie domyślam się. Na pewno nic dobrego, w tym przypadku przynajmniej. Ale słuchajcie, nie jest tak źle. W poprzednich częściach były odpowiedzi, gdzie w ogóle sensu nie było. Ja osobiście wolałbym, żeby odpowiedzi były oczywiście dłuższe, żebym wiedział, co dokładnie powie bohater, no ale kółko wyboru, no słuchajcie, jest jak jest. Można to upgrade'ować, można zwiększyć swój zakres wyboru poprzez wykupienie odpowiednich profitów inkwizycji. Na przykład w arkanach albo w polityce. Bardzo przydatna sprawa. Jest pewien taki moment w fabule, że biegniesz przez wioskę i wszyscy salutują i klęczą, i salutują, i klęczą, i ciągle klęczą i salutują. Absurd fabularny. No, jak widać, Bioware tutaj troszkę przegiął. Dziwnie to wygląda, bardzo nieswojo. Dziwnie się poczułem biegnąc przez wioskę. Nieważne, czy jestem kilometr od gościa, czy nie. On dalej klęczy. On wierzy. On klęczy. Słuchajcie, prosta animacja. Po prostu gościu się kłania, a po prostu klęka i się kłania. Cokolwiek. Nie? Gościu musi klęczeć. Dopóki nie pociśniemy linii fabularnej troszkę do przodu, będzie klęczał. Stół narad, moi drodzy. Serce gry. Esencja gry. Decyzyjność. Tutaj decydujemy o wszystkim, czego dotyczy inkwizycji. Jak wykorzystamy punkty władzy? Jak wykorzystamy naszych sojuszników? W jaki sposób zrealizujemy zadania poboczne? W jaki sposób zrealizujemy zamówienia? Słuchajcie, nawet gdzie wyślemy nasze wojska, gdzie wyślemy naszą siatkę szpiegowską. Na czym się skoncentrujemy, jeżeli chodzi o dyplomację. Tak więc to jest genialne. Oczywiście powiemy jeszcze o profitach Inkwizycji za chwilę. Słuchajcie, mamy do dyspozycji naszych sojuszników. No to czyli piękna Josefina, która zna się naprawdę na dyplomacji, jak mało kto. Następnie nasza Liliana, która... Właściwie Leliana, mówię Liliana bardzo często. Leliana, która ma całą siatkę szpiegowską i tutaj naprawdę wczuwa się w rolę. Czuje to brzemię odpowiedzialności. No i oczywiście Kalen, który posiada władzę, jeżeli chodzi o nasze wojsko. Musimy odpowiednio dobierać naszych sojuszników do zadań, ponieważ głównym czynnikiem jest tutaj czas. Jeżeli wybierzemy na przykład wojsko, nie wiem, do zbierania ziół, to może im bardzo szybko pójdzie, bo jest ich wielu. Ale jeżeli wybierzemy na przykład nasze znajomości do zbierania tych ziół, no to może troszkę potrwać. Jednakże znajomości czy siatka szpiegowska jest nieodzowna w niektórych zadaniach, niektórych bardzo wyspecjalizowanych zadaniach, więc musimy odpowiednio wybierać naszych sojuszników, żeby jak najszybciej wykonać dane zadanie. No i niestety na całej mapie możemy w jednym momencie wykonywać tylko 3 zadania zlecone. Sala narad, stół narad, no to wydajemy punkty władzy. Słuchajcie, punkty władzy to jest fajna rzecz.
Na początku ich brakuje, a później jak nas wsyśnie jakiś rejon, to nagle wychodzimy z tego rejonu i mamy ich tonę, prawda? Może nie aż tak, bo tam 40 punktów władzy na przykład trzeba, żeby odblokować rejon fabularny. Ale słuchajcie, jest jedna restrykcja. Musimy mieć dany poziom. Tak więc warto zagłębić się na przykład w historię danego rejonu, realizować tamte questy, zbierać wszystko, co się tylko da, żeby po prostu zyskać doświadczenie i później bez problemu móc wskoczyć w linię fabularną. Profity Inkwizycji. Wspomniałem o nich kilkakrotnie wcześniej. Bardzo ważna sprawa. Expa dla tych profitów zdobywałem poprzez wykonywanie różnych istotnych zadań. Co jest najważniejsze, możemy wzmocnić nasze działania w polu wojska, znajomości, tajemnic oraz inkwizycji, właściwie takiego zarządzania inkwizycją. Słuchajcie, tam jest masę rzeczy do wyboru. Naprawdę bardzo, bardzo dużo. Możemy wybrać na przykład, że dostajemy więcej doświadczenia, jeżeli wybierzemy inną opcję dialogową, która akurat będzie dostępna właśnie z tego profitu. Albo na przykład szpaczki nasze wszyły nam w ubrania jakieś ukryte kieszenie i udźwig nam się zwiększył. Albo najważniejszy profit dla mnie, moim zdaniem, profit, który zwiększa zasób naszych flaszek zdrowia o 4. To jest bardzo dużo, powiem wam, i bardzo polecam wam ten profit na sam początek, ponieważ walki będą o wiele, wiele prostsze. No i w zależności, jaki macie stopień trudności ustawiony, no to w tym momencie macie dostęp do skrzynek zaopatrzeniowych. To jest bardzo ważne. Karty wczytywania. Tak je nazwałem. Słuchajcie, jeżeli wczytuje nam się jakiś rejon, pokazuje nam się karty, możemy sobie je przeglądać, możemy sobie czytać historię na tych kartach. Bardzo fajna pierdoła, prawda? Ale zwróciła na moją uwagę plus dla Bioware'u, dlatego, że po prostu się nie nudzimy nawet w momencie, kiedy wczytuje nam się save czy kolejna lokacja. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Oczywiście, że trzeba zebrać drużynę. Słuchajcie, epicki tekst oczywiście pana Piotka Franceskiego. Genialna sprawa. No i oczywiście wybieramy naszą drużynę. Jak widzicie, każdy z tych gości ma swoją kartę. Ale słuchajcie, nie przejmujcie się, jeżeli źle wybraliście na daną misję. Jeżeli tylko założycie obóz na danym mapie, no to w tym momencie możecie sobie również zmieniać bohaterów. Możecie zmieniać sobie drużynę. No i oczywiście wyruszyć dalszą podróż. Nie uciekałem, nie uciekaliśmy. My, magowie, nie uciekamy. Przegrupowywaliśmy się, żeby oczywiście wrócić po zwierzę, jak zdobędziemy sprzęt. Zdecydowanie, tak jest. Naprawdę tak jest. Słuchajcie, na początku, jak macie postacie takie dość słabe, nie ubrane za bardzo, no to w tym przypadku, jeżeli traficie na leże smoka, to tam jest wyjście. Zdecydowanie udajcie się w kierunku światła. No, bo właśnie. Zapamiętajcie lokację i wróćcie, wiecie, już tacy przerośnięci. Pancerzem najlepiej. Tak więc będzie naprawdę zabawnie. Dobre jest to, że twórcy dali możliwość zobaczenia tych pięknych bestii już na samym początku. Na pierwszej lokacji możecie zobaczyć smoka, a później grzecznie się wycofać. Skaza.
tak zwana kotwica. Wokół tego cała fabuła się kręci, słuchajcie, zamykamy wyłomy, przez które wychodzą demony. Mamy taką zdolność, unikalną zdolność w skale świata. Jesteśmy naprawdę, naprawdę wyjątkowi w tej grze, już od samego początku. No i powiem wam, pogadajmy o walce. Walka jest najfajniejsza. Jest bardzo dynamiczna, bardzo fajnie się steruje postacią na PC-cie. No i powiem wam, że system taktyczny też jest przyjemny. Możemy sterować postaciami, możemy kazać się gościowi wycofać, ale powiem wam, że ja na poziomie trudności średnim, później mamy jeszcze trudny koszmar, nie stosowałem panelu taktycznego. Nie wchodziłem w ten tryb taktyczny, właściwie w ogóle, nie był mi potrzebny. Pauza wystarczała w zupełności. Na stopień trudności trudny już troszkę bardziej się przydawała, ale też nie czułem za bardzo takiej potrzeby. Tak więc różnie to bywa z tym trybem taktycznym, niektórym przypadnie do gustu, niektórzy wolą na żywca po prostu działać. Ale aktywna pauza naprawdę się przydaje, w szczególności kiedy chcemy namierzyć na przykład naszą barierę. Chociaż to automatycznie gra pauzuje, jeżeli wybierzemy tylko skilla. No albo na przykład chcemy wskrzesić naszych towarzyszy i musimy gdzieś znaleźć, pod którą nogą smoka on leży. Najważniejszą umiejętnością w tej grze to jest bariera. Zdecydowanie bariera umaga, dlatego że po prostu osłaniamy przed obrażeniami całą drużynę. I tutaj dla przykładu pokazałem wam walkę w takim miejscu, gdzie było bardzo dużo pająków. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że jest ich aż tak wiele i to się skończyło za pierwszym razem naprawdę tragicznie. No ale oczywiście bariera pozwoliła mi przeżyć, przetrwać troszkę dłużej. Dlaczego? Dlatego w Dragon Age'u walka mi się naprawdę spodobała. To jest duży plus tej gry, że jest dynamiczna, czasami są momenty, w których trzeba się wycofać, albo pomyśleć naprawdę, jak to rozegrać. Tak więc duży plus dla tej gierki. A teraz pogadajmy może, w jaki sposób rozwijamy postać, ponieważ to jest duży minus tej gry. I następuje zamknięcie szczeliny, słuchajcie. Oczywiście zdobywamy sprzęt z rozwalonych stworów, zdobywamy expa, zdobywamy punkty władzy, jak również zdobywamy poziom. Co jest najważniejsze w tej gierce, to to, żeby oczywiście zdobywać doświadczenie i levelować, no ale rozwój naszego bohatera jest niezwykle istotny. No i tutaj niestety Bioware się nie postarał. Mamy do dyspozycji w naszym takim pakiecie, w karcie postaci, kilka zakładek. Najpierw zdolności, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czary i tak dalej, umiejętności. Później mamy zakładkę taktyki, gdzie wybieramy właściwie, jakie zdolności używa dany bohater, również dla przybocznego możemy to wybrać. Kolejna zakładka to jest atrybuty. Cała lista atrybutów. Właściwie powiem wam, że tam praktycznie rzadko zaglądałem. Z tego względu, że nie mamy za bardzo dużego wpływu na te atrybuty. Chyba, że mamy jakieś pierścienie, które buffują nam zdolności. Kolejna zakładka, zachowanie. Zachowanie możemy oczywiście ustawiać w zależności od tego, na przykład ile mamy życia, kiedy mamy wziąć potkę, kiedy mamy użyć zdolności tauntującej, czyli prowokującej przeciwnika i takie typu rzeczy. No ale przeglądnijmy sobie mniej więcej, jak wyglądają zdolności. To jest naprawdę dość ubogi system, jak dla mnie. No ponieważ RPG mi się kojarzy oczywiście z rozwojem postaci, bogatym rozwojem postaci, z talentami, z umiejętnościami, z atrybutami, które można rozdać, z punktami, dużo punktów, które można oczywiście rozdać. Niestety tutaj mamy wybór marny. Wydajemy tylko punkt na zdolność lub na zdolność pasywną, albo buffujemy tą zdolność, którą już żeśmy wybrali, na przykład błyskawicę, żeby raziła mocniej w jakimś tam obszarze, jeżeli jakiś przeciwnik jest obok celu do 4 metrów. To jest taki oczywiście przykład. No ale mamy całą gamę drzewek, które mamy do dyspozycji w zależności, jaką gramy klasą postaci. To jedynie ratuje tak naprawdę rozwój klasy postaci, bo możemy sobie wziąć różne umiejętności z różnych drzewek i to mniej więcej połączyć w pewne synergie, które również tutaj występują. A teraz pogadajmy o ekwipunku, czyli to wszystko, co nam pozwala młócić stwory. To jest dość fajnie zrobione. Oczywiście dość prosty sposób. Każda klasa postaci ma oczywiście określony sprzęt do dyspozycji, na przykład mag. Prosty sprzęt. Prosta kurtka, lekkie ubranie, że tak powiem. No i kostur. Typowy kostur.
Na przykład ciężkozbrojny, zbroja płytowa, tarcza, miecz, czy dwuręczniak, w zależności w czym się specjalizujemy. Oczywiście łucznicy też typowo lekkie zbroje, łuki albo sztylety, w zależności co wybierzecie. Oczywiście wszystko kręci się wokół rozwoju postaci, czyli jakie skille wybierzecie, takiej broni będziecie używać. Oczywiście te broni da się modyfikować, zbroje również, w zależności jak rzadka jest broń. Jeżeli to jest zwykły mieczor, no to tam wiele się nie da zmienić, nawet się tego nie opłaca robić. Ale jeżeli mamy na przykład epicki miecz zajebistości, na przykład, no to tam mamy, możemy zmienić głowicę, możemy dodać jakieś dodatki, oczywiście później zdobędziemy runy. Będziemy mogli tworzyć te runy, będziemy mogli znajdować również bardzo mocne runy i zaaplikujemy do takiego miecza i on będzie na przykład mieczem błyskawic. Dość ciekawa sprawa. Oczywiście ja zrobiłem takiego dwuręczniaka błyskawic, bardzo dobrze się sprawował przez bardzo długi czas i powiem wam, że dwuręczne bronie mają moc. Jak tak nasz towarzysz przywali gościowi, to szybko pada. Zbroje. Zbroja to jest również taka kwestia przyjemna. Oczywiście też mamy tam mniej więcej, powiedzmy, że dwa gniazda, które możemy wypełnić. Przeważnie są to rękawice albo buty, bo tutaj zbroja traktowana jest jako całość. Tak więc to jest w sumie też minus tego, że za bardzo no, nie mamy pola manewru. Mamy tylko i wyłącznie kilka soketów, jeżeli chodzi o ekwipunek. Dokładnie chodzi mi o hełm, zbroję i dwa pierścienie. I to jest wszystko. Tak więc, tak jak widzicie, sama postać, same tworzenie postaci jest bardzo uproszczone, jak również cały ekwipunek również jest uproszczony. Ale nie przeszkadza to zdecydowanie, z tego względu, że cała fabuła, całe upgrade'owanie różnych twierdz i tak dalej, jakby nadgania tą potrzebę urozmaicenia, potrzeby zmian i tak dalej. Czyli skupiałem się głównie w tej grze na crafcie, skupiałem się głównie na tworzeniu różnych przedmiotów, również zbroi i mieczy, ale no nie jest to skupione wokół naszej niestety postaci. Czy Dragon Age posiada otwarty świat? Bardzo dobre pytanie. Słuchajcie, nie jest tak jak w Skyrimie, to nie jest sandbox, zdecydowanie. Jest to za to takie połączenie dużej, gigantycznej mapy z małymi obszarami. Małymi, mówię tu o obszarze, gdzie jak będziemy chcieli na przykład wejść z jednego punktu na piechotę, przejść z jednego punktu do drugiego, to trochę będziemy szli. Więc te obszary nie są takie małe. Pierwszy obszar, na którym lądujemy, to jest zaziemie i tam naprawdę jest co robić. Po pierwsze, sama mapa tego terenu jest niezwykle czytelna. Mamy zaznaczone punkty, najważniejsze, o których musimy wiedzieć, no ale później, jeżeli idziemy sobie po terenie i znajdujemy różnych przeciwników, różne chaty, różne questy, różne notatki, dzienniki, wskazówki i nagle roi nam się na mapie masę punktów obserwacyjnych, masę punktów, których możemy zebrać, na przykład jakieś odłamki. Mówię tutaj na przykład o okularium, który namierza pewne odłamki światła, tak jak tutaj widzicie. No i oczywiście w niektórych mapach te odłamki są niezwykle istotne, bo są potrzebne do otwarcia na przykład jakiegoś skarbca. Albo mamy oczywiście astralium, to są takie zagadki logiczne bazujące na mapie gwiazd. Też również bardzo interesująca sprawa. No i powiem wam, że jest to naprawdę bardzo duży świat. Ja spędziłem około 5-6 godzin na samym zaziemiu i tak wszystkiego nie wykonałem, co chciałem. I powiem wam, że to wciąga. Ponieważ jak idziemy sobie gdzieś tam do przodu, przed siebie i nagle trafimy na jakąś jaskinię, to oczywiście tam wejdziemy. Albo trafimy na jakąś elfkę, która przybiegła do nas i nas prosi o pomoc, bo akurat jest tutaj obok jakiś quest, który nam pomoże w zdobyciu punktów władzy. I wiele jest takich aspektów. I co jest ciekawe, kilka takich questów pobocznych może się pojawić również na głównej mapie w sali obrad. I to powoduje to, że możemy później wysłać tam pewnych specjalistów, którzy spróbują rozwiązać pewien problem, który nastał podczas podróży. Tak więc mapa świata jest niezwykle otwarta i jest niezwykle dużo do roboty. Questy poboczne z gigantyczny plus Dragon Age Inquisition. Słuchajcie, zakładanie obozu jest niezwykle istotne w ogóle na mapie i w ogóle do poruszania się. Dlaczego? Ponieważ jeżeli założymy obóz, to po pierwsze dostajemy punkty władzy. Fajna sprawa.
Po drugie, dostaniemy kilka fajnych stanowisk, z których możemy korzystać. Pierwsza sprawa, możemy wymienić całą drużynę, jeżeli chcemy. Druga sprawa, możemy wyekwipować się w kolejne flaszki, jeżeli zużyliśmy. Oczywiście, jeżeli chodzi o flaszki, które powodują leczenie, no to automatycznie zostają uzupełnione. Uzupełniamy tylko te, które mamy dodatkowo na pasie, czyli na przykład toniki lub różne granaty. Co jest najfajniejsze? Jeżeli gdzieś zabłądziliśmy, albo weszliśmy do jakiejś dziury, albo do jakiejś jaskini i daleko nam troszkę, no to zobaczmy na mapę, no i wtedy widzimy obóz, możemy się tam przemieścić bez problemu. Również możemy się przemieścić do punktów podróży, które przeważnie są w jakichś miastach, a do naszych fortów, które żeśmy przejęli. I oczywiście za te forty otrzymujemy również dużo, bardzo dużo punktów władzy. To jest naprawdę dość ciekawe. Oczywiście jeszcze w obozach możemy realizować nasze zamówienia. Zamówienia zewsząd. Są zebrane oczywiście na tym stole i nasz kwatermistrz nas informuje, czy są jakieś nowe zamówienia dane w tym rejonie, w którym jesteśmy, albo po prostu realizujemy zamówienia złożone przez różnych NPC w grze. A forty? Opłaca się przejmować te forty? Bardzo się opłaca. Słuchajcie, zrobiło to na mnie duże wrażenie. W szczególności taki system. Przejmuję fort, nagle to się wszystko zamienia w moją bazę. Celik mi do życia. Bardzo ciekawie to wygląda. Oczywiście możemy tam modyfikować broń. Mamy wszystkie rzeczy do naszej dyspozycji. I co jest najważniejsze? Pojawiają się, słuchajcie, questy. I pojawiają się też problemy związane na przykład... Brakuje nam wody, bo to jest jakiś fort na pustyni, albo jest zatruta gdzieś tam woda. Słuchajcie, no i oczywiście idziemy do sali narad i naprawiamy te problemy, pomagamy im przez naszą oczywiście władzę inkwizycji. I to jest naprawdę genialna sprawa, że dość, że otrzymujemy questy na tej małej mapce, gdzie żeśmy przyjęli fort, to jeszcze na stole narad aktywują się poszczególne zadania i trzeba wysłać specjalistów, żeby rozwiązać problemy. Bioler na premierę, takie błędy. Powiem wam, że ja miałem wszystkie rodzaje błędów w ogóle, jakie chyba istnieją. Oprócz tego, że nie mogłem uruchomić gry, to może oprócz tego błędu. Raz mi się tylko zdarzyło, że ich serwer padł, no i DRM, piękny, kochany oczywiście, nie możemy odpalić gry. Ale miałem szczęście. Oczywiście, szczęście w nieszczęściu. Oczywiście miałem na pajacyka, robiliśmy to na pajacyka, no. Oczywiście miałem spadki FPS-ów, drastyczne, z 40 do 3 na przykład. Miałem krasnoluda, który zwiedził pustkę, poza pustką był. Widzieliście ten fragment z krasnoludem? No to miał wejść właśnie tam moment, kiedy go przesłuchują. I zamiast tego pojawiłem się w przestrzeni, która była stworzona dla tego właśnie demka wejściowego. I tam... Przemierzyłem granicę, słuchajcie. Doszedłem do samej granicy nawet. Widzieliście gór, jak prawdziwy krasnolud. Ale nie udało mi się wrócić. Szukałem tego miejsca, szukałem tego zaczepienia. Miałem nadzieję, że przetrwam. Ale poległem. Niestety mój krasnolud musiałem go zrobić ponownie i to była jedna wielka tragedia. Naprawdę się zdziwiłem, że coś takiego powstało. Myślałem, że padnę. Jak zobaczyłem kozę, to sobie pomyślałem, że
jest to coś naprawdę nie tak. No ale powiem wam, że tyle błędów, niesamowicie. Najgorsze jest to, że wiele osób, jak zobaczycie forum BioWare'u, w ogóle nie mogło odpalić gry na premierę, w ogóle. Masę błędów i błędów technicznych, których nie można wybaczyć. Jeżeli chodzi o ocenę całego produktu, dostajemy grę do ręki, niesamowicie się napalamy na pudełko, które oczywiście mogę wam pokazać. I wyobraźcie sobie, że trzymacie sobie w ręku to pudełko i mówicie: tak, zagram już. Wziąłem wolne, urlop 4 dni. I lipa. No i wtedy jesteście bardzo wkurzeni. Rage on. Okej, słuchajcie, przejdźmy do multiplayer. Błędy są, mam nadzieję, że poprawią. Podobno idzie łatka, jeżeli chodzi o spadek FPS-ów, bo to dotyka bardzo dużej ilości osób. Czekamy. Multiplayer. Moi drodzy, tutaj mamy do dyspozycji kilka klas postaci, które musimy odblokować. Niektóre mamy odblokowane z kampanii. Następnie wybieramy daną postać, możemy wyekwipować jakieś flaszki, które również odblokowaliśmy w kampanii, jak również zdolności. Ale zdolności wybieramy z dwóch drzewek, które jest zupełnie inne. No i zdobywamy poziom doświadczenia w grze multiplayer, tak zwany. Później oczywiście możemy craftować tutaj, zdobywając różne lecki, materiały, również w grze multiplayer. Dorzucono tu niestety sklep. W sklepie możemy kupować tak zwaną platynę. No na początek dostajemy również taką dużą skrzynię, w którym są różne rzeczy. No i tej skrzynie możemy również kupować, żeby dostawać sprzęciar. Ja przyznam się, że nie pograłem w multiplayer praktycznie w ogóle, z tego względu, że wyglądało to mniej więcej tak, jak tutaj widzicie. Tak więc serwery, bym powiedział, że są niezbyt ciekawe. No ale mam nadzieję, że to wszystko oczywiście się rozwinie. No i na sam koniec, moi drodzy, taka mozaika. Takie bardzo fajne, przyjemne podsumowanie gry, jak przejdziecie kampanię oczywiście. Zdowiadujemy się o wielu sprawach z tego podsumowania, jak mniej więcej świat spogląda na nas, jak bardzo odcisnęliśmy piętno na nim. No i to się miło słucha, naprawdę. Każdy RPG powinien mieć takie podsumowanie, żebyśmy wiedzieli, jaka jest reakcja świata na nasze poczynania. Zdecydowanie. I czas, moi drodzy, na podsumowanie. Na podsumowanie. Słuchajcie, zastanawiałem się, jak stworzyć pierwsze podsumowanie na swoim kanale, na pierwszej mojej recenzji poważnej na temat tej gry. I stwierdziłem, że jednak zostanę na typowo punktowej. I powiem kilka słów na temat tej gry. Zdecydowanie jest warta swojej ceny. Pomimo tych wszystkich błędów, jest to bardzo dobry RPG. Jest to RPG złożony, bogaty posiada świat, eksploracja jest naprawdę na fajnym poziomie i potrafi nas wsysnąć. Każdy RPG dla mnie, który przyciągnął mnie na dłużej niż 50 godzin, zasługuje naprawdę na uwagę. Oczywiście naprawdę powinniście dostać gigantyczną rózgę BioWare za to, że bardzo wiele osób nie mogło w ogóle odpalić gry. Ja spotkałem się z taką ilością błędów, że się właściwie zastanawiałem, jaki jest sens, że dalej gram na 3 klatkach na sekundę. Czasami mnie to doprowadzało do szału, ale przetrwałem i mam nadzieję, że bardzo szybko to oczywiście naprawicie. Moja ogólna ocena tej gry, pomimo tego, że są duże plusy, o których żeście już słyszeli, i wiele minusów, 7 na 10, moi drodzy. 8 na 10 by było w momencie, kiedy błędy by nie istniały. Także dość tak wysoko, jak dla mnie. Myślę, że ten RPG zasługuje na waszą uwagę. I na pewno fani Dragon Age'a Origin znajdą tutaj naprawdę wiele, wiele dla siebie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnej recenzji.